Witam cię na moim statku. Miał być w samolocie, bo to, wiecie, pilotki. Hejka, hej wszystkim, z tej strony Weronika Eryk i dzisiaj przychodzę do was z typami ludzi na kwarantannie. Mam nadzieję, że wzięłam wszystkie możliwe. A jeśli jakiegoś wam brakuje, to możecie pisać w komentarzu. Może za jakiś czas tak to zrobimy drugą wersję, jeszcze z waszymi komentarzami. Także to jest pierwszy taki odcinek, gdzie będzie bardziej komedia, żeby się troszkę pośmiać. Proszę brać to z dystansem. Także zapraszam do oglądania. Może być ciekawie. Chyba nam najbardziej znany śpioch. Prześpi całą kwarantannę, a i tak na samym końcu powie, że się nie wyspał. Praktycznie większość z nas teraz zaczęła być fit. Wszyscy zaczęli ciężko ćwiczyć, zaczęli bardzo dobrze się odżywiać. No, powiedzmy. Taniec to też jest ćwiczenie, pamiętajcie. Oczywiście bez tego by się nie obyło. Największy Janusz i Grażyna dzisiejszej Biedronki. Po tytule chyba się zastanawiacie, po co teoretycznie byłam w sklepie. I dobrze myśleliście. Jest mój. Dobra, nie wiem jak u was, ale u mnie większość znajomych zaczęła dużo gotować. Zaczęła wymyślać bardzo różne przepisy na różne rzeczy, czy to jedzenie, czy właśnie picie. Ten przepis, który aktualnie teraz widzicie, jest to kawa mrożona z TikToka, którą podesłała mi moja koleżanka. I powiem wam, że naprawdę jest smaczna, serio, także polecam. Osoba widmo. Praktycznie nie wiadomo, czy ona w ogóle żyje, a wychodzi tylko po jedzenie, na przykład. Chyba że zachce jej się pić, to wtedy też wychodzi. No i oczywiście wychodzi jeszcze na siku. Przyszedł czas na gracze. Tutaj akurat gram w taką przypadkową grę, ale ogólnie to uwielbiam grać na komputerze, ale niestety teraz nie mam przy sobie żadnych gier. TikTokerzy, czyli osoby nagrywające na TikToku, w tym ja. Kinomaniak, czyli połowa osób siedzi na Netflixie. Desperaci, osoby, które widzą już koniec świata i tęsknią za normalnym życiem. Rozmowy na odległość. Chyba większość z nas ma takich znajomych, z którymi widzi się raz do roku i można tylko porozmawiać z nimi przez kamerki. Tutaj też często ja z tej funkcji korzystam, która jest dla mnie naprawdę fajnym rozwiązaniem. No i oczywiście uczniowie, którzy mają masę zadań i masę nauki w tym czasie. Całodobowe odrabianie lekcji. Skąd ja to znam? Przyszedł czas na zapasowców i chyba wiecie, o co tutaj chodzi. Dezynfekator. Serio, nie chcesz trafić na taką osobę, bo będzie ciebie chciała też spsikać swoim płynem do dezynfekcji. No i oczywiście hardkorzy, którzy cały czas w jakikolwiek sposób próbują wyjść na zewnątrz. Mam nadzieję, że ci się podobało. Do zobaczenia w kolejną niedzielę. Bye!